gotowo i mam do Was pytanie. Czy wiecie, co to za kościół? Nagroda jest bardzo fajna, a odpowiedzi możecie wysłać na e-maila, którego właśnie widzicie na ekranie. Jak wiecie, za niedługo, niestety, zaczyna się rok szkolny. A żeby dobrze go rozpocząć i zakończyć, najlepiej być pracowitym. Dlatego dziś odcinek Szkółkowieści poświęcamy pracowitości. I wstępem do tematu pracowitości będzie pewien wiersz. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaprasza na słuchowisko na podstawie wiersza Jana Brzechwy Ryby, żaby i raki w wykonaniu Dzieci z parafii ewangelickiej w pokoju i lubieni. Ryby, żaby i raki rozpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, siąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem. Ale cóż, te ryby śpiewały tylko na niby. Sapy na apy, papy, a lak pyle jak. Karp wydął żałośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty. Zacznijmy budować mosty. Ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na nibę, żaby na aby, a rak byle jak. Rak wtedy rzecze. Rodacy, musimy się wziąć do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. Ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Odezwie się więc ropucha. Straszna u nas posucha, coś zróbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Jest sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Lin wreszcie tak powiada. Czeka nas tu zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu. Musimy wrócić do stawu. I poszły. Lecz na ich szkodę ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też, lecz czy łzami zapełni się staw? Zważcie sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. O czym jest ten wiersz Jana Brzechwy? O pracowitości, a raczej o lenistwie. Ryby, żaby i raki ciągle wszystko robiły byle jak. Chciały śpiewać, budować mosty, potem podkuwać podkowy, a na końcu szyć buty. Ale nie chciało im się pracować. Chciały być kimś, zarabiać pieniądze, robić karierę, ale tak, żeby się nie napracować. Biblia mówi nam: idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Co jeszcze Biblia mówi o pracowitości? Dowiecie się, jeśli zobaczycie dalszą część Szkółkowieści. Posłuchajmy, co na temat pracowitości mówi Biblia. O
Oprócz wersetu z przypowieści Salomona „Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał”, w Piśmie Świętym jest wiele historii, które zachęcają do tego, aby być pracowitym. W Starym Testamencie znajdujemy takiego bohatera, który miał na imię Jakub. Jego historia jest trochę historią miłosną. Spodobała mu się pewna dziewczyna imieniem Rachela, córka Labana. Laban jednak nie chciał oddać jej Jakubowi za darmo. Powiedział do niego: dostaniesz moją córkę, jeśli przepracujesz u mnie 7 lat. Jakub był bardzo pracowity i służył Labanowi 7 lat, a gdy minął ten czas, usłyszał od niego: byłeś bardzo pracowity, ale w naszym kraju panuje prawo, że młodsza córka nie może wyjść za mąż, jeśli męża nie ma jeszcze starsza. A Rachela ma starszą siostrę, Leę. Za twoją pracę Lea zostanie twoją żoną. Ale w naszym kraju można mieć 2 żony. Jeśli więc popracujesz kolejne 7 lat, otrzymasz za żonę Rachelę. Jakub pracował więc kolejne 7 lat. A potem jeszcze kolejne 7, ale w nagrodę otrzymał nie jedną, ale 2 żony i aż 12 synów. Jest też inna bohaterka Starego Testamentu. Miała na imię Rut. Ona też była bardzo pracowita. Zbierała kłosy na polu Boaza, aby nakarmić siebie i swoją teściową Noemi. Opiekowała się mamą swojego męża, chociaż jej mąż już dawno umarł. Była dla Noemi bardzo dobra i bardzo się o nią troszczyła. Zbierając kłosy na polu, tak pracowicie się uwijała, że Boaz kazał swoim pracownikom zostawiać więcej kłosów, aby Noemi i Rut miały co jeść. Ta robotna kobieta tak spodobała się Boazowi, że została jego żoną. W poprzednich szkółkowieściach słyszeliście to też o Nehemiaszu, który zbierał ludzi do odbudowy murów Jerozolimy. Ci, którzy pomagali mu w tej odbudowie, byli bardzo, bardzo pracowici. Pamiętacie, jak szybko udało im się odbudować te mury? Pan Jezus, także często opowiadając ludziom o Bogu, mówił na przykład o robotnikach w winnicy. Chwalił tych pracowitych i ganił tych leniwych. Jednak najbardziej dosadny werset biblijny o pracowitości znajdziemy w 2 liście, który apostoł Paweł napisał do zboru w Tesalonikach. Apostoł pisze: kto nie chce pracować, niech też nie je. Dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Na temat pracowitości dużo mówił też nasz reformator, ksiądz dr Marcin Luter. Posłuchajmy. W czasach, kiedy urodził się Marcin Luter, panowała taka zasada: módl się i pracuj. Ludzie rezygnowali z własnego życia, z tego, co my robimy na co dzień. Decydowali się na pójście do klasztorów, do zakonów, aby tam całe swoje życie poświęcić ciężkiej pracy i czasowi na modlitwę. Kiedy Marcin Luter zaczął zmieniać podejście do Pana Boga, zaczął zmieniać Kościół, zmienił także tą zasadę. On zaczął mówić: módl się, pracując, czyli wykonuj swoje obowiązki, pracuj w taki sposób, żeby to, co robisz, było modlitwą, było chwaleniem Pana Boga. Aby to, co robisz, było wykonywane najlepiej, jak potrafisz. Bo w tym wszystkim będziesz uwielbiał swoimi codziennymi obowiązkami i swoim życiem Pana Boga. A więc, jeśli wykonujemy swoją pracę solidnie, wtedy robimy to z całym zaangażowaniem, robimy to na chwałę Panu Bogu. Jeśli uczysz się najlepiej, jak potrafisz, to pokazujesz Panu Bogu, że jesteś Mu wdzięczny za to, że dał Ci mądrość,
że dał ci siły do nauki, że dał ci możliwość chodzenia do szkoły w wolnym kraju. Dlatego zachęcam cię dziś do tego, abyś był albo była pracowita. Abyś ten rok szkolny, który właśnie się zaczyna, wykorzystał albo wykorzystała najlepiej jak potrafisz. Bądźmy pracowici, a wtedy zobaczycie efekty tego w waszych ocenach, w waszych sprawdzianach i w waszej wiedzy, którą posiądziecie. Może powinnam powiedzieć, że przede wszystkim waszej wiedzy, którą posiądziecie, ale też będziecie w ten sposób okazywać Panu Bogu wdzięczność i szacunek za to, że dał wam mądrość i możliwość chodzenia do szkoły. Trzymam za was kciuki w tym nadchodzącym roku szkolnym. Życzę wam powodzenia. Życzę wam, żeby ten rok szkolny był dla was prosty. I pamiętajcie, nie bądźmy leniwi. Bądźmy pracowici. Wykorzystujmy swoje umiejętności, swoje zdolności i swoje możliwości tak, żeby swoje obowiązki i w szkole, i w domu wykorzystywać najlepiej, jak potrafimy. Na koniec jeszcze rozwiązanie konkursu z ostatniego odcinka. Pracujemy z zwycięzczymi, a w tle tak naprawdę była wieża Babel. W ostatnim odcinku Szkółka Wieści w tle było widać wieżę Babel, która powstała w Babilonie, ale nigdy nie została ukończona. To tyle na dziś. Pamiętajcie o konkursie. Maila mieliście na początku na ekranie oraz będzie w opisie. Życzę wam najlepszych ostatnich dni wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym. Cześć!